Dzień dobry, Daria Wojda. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone nowej funkcjonalności w systemie medycznym KS SOMET. Od teraz w systemie KS SOMET lekarz może wystawić i wysłać do systemu EWP skierowania na wykonanie testu na badanie SARS-CoV-2 COVID-19. W programie została automatycznie utworzona nowa usługa skierowania o nazwie badania SARS-CoV-2. Dodatkowo można pobrać wynik badania. Zobaczmy, jak to działa. W celu dodania nowego zlecenia na COVID-19 należy w oknie przeprowadzania wizyt wybrać przycisk Dodaj nowe skierowanie. W polu Usługa wyszukujemy Badanie SARS-CoV-2 COVID-19. Karta skierowania automatycznie ustawia parametry informujące system o konieczności wysłania zlecenia do systemu EWP. Wystarczy więc zapisać zlecenie. Na liście wystawionych skierowań zlecenie testu COVID ma ikonę koronawirusa. Kliknięcie przycisku Wyślij zarejestruje zlecenie w systemie EWP. Pomyślna rejestracja potwierdzona jest komunikatem zawierającym identyfikator zlecenia, który należy przekazać pacjentowi. Identyfikator zlecenia uwidacznia się na liście skierowań, zaś ikona koronawirusa zmienia kolor na aktywny. Na zakładce Pacjent można przejrzeć wyniki badań COVID-19 oraz pobrać je z systemu P1. Lista wyników zawiera informację o wystawionych zleceniach oraz wynikach w polu Interpretacja. Przycisk Odśwież wynik umożliwia pobranie nowych wyników badań. Zakładka Obce wyniki badań pokazuje wyniki badań zleconych przez innych lekarzy. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne szkolenie w OSOS Tutor.